Dobrze być wśród Was. Dzisiaj przygotowałem taki trochę trudny temat. Nawet trochę chciałem się z niego wycofać, ale już było za późno, więc musiałem go jakoś wziąć na klatę. Trochę mnie pastor poratował. Zatytułowałem to słowo, jaka powinna być długość naszego życia. Od jakiegoś czasu zastanawiam się właśnie na tym, jaka powinna być długość naszego życia. Jakiś czas temu umarło dwóch młodych ludzi, moich dobrych znajomych. I tak zastanawiałem się nad tym. W tym momencie też umarł mój wujek, który dożył niemal 90 lat. I kiedy o nim myślałem, to mi się w głowie wszystko zgadza. Tak sobie myślę, że się wszystko zgadza na ziemi, w niebie. No bo jak ktoś takich pięknych lat dożywa, to myślę, że no wszystko jest w porządku. Tak sobie myślę, nawet jak listonosz niesie mu 13. emeryturę, to sobie myśli, że Panu nie wstyd tak długo żyć. Bo to jest piękny wiek, ale kiedy ktoś umiera młodszy, który ma rodzinę, ma przed sobą przyszłość, służbę, to tak trudno się z tym pogodzić, tak trudno to zrozumieć. Więc jaka powinna być długość naszego życia? Taka najprostsza odpowiedź to ile Pan da. Myślę, że to jest zgodne z Pismem Świętym. Ile Pan Bóg każdemu z nas da. I kiedy zaczynamy czytać Pismo Święte od początku, to nie da się ominąć 5 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej i odczytać ten rodowód Adama, ile tam wtedy ludzie żyli, 1000 lat, i to tak aż brzmi niewiarygodnie. I pamiętam, jak kiedyś głosiłem takiemu koledze ze studiów, i on zaczął od początku czytać Pismo Święte i później na kolejnych zajęciach mi mówi, słuchaj, no faktycznie oni żyli 1000 lat i był potop. Mówi, to ja myślę, że to jakieś pradawne historie, że to jakieś legendy. I widziałem, że go się Duch Święty dotyka, bo zaczął czytać Pismo Święte i tak zadawał pytania. Wiem, że te pytania były takie, no może i ciekawe, ale na które ciężko było znaleźć jakieś wytłumaczenie, czy ich rok był taki sam jak nasz, tylko proces starzenia był 10-krotnie wolniejszy. No bo jeśli byśmy tak założyli, to kobiety w tamtych czasach, jeśli miały taki sam cykl jak dzisiaj, to mogły urodzić kilkaset dzieci. I może tyle wniosków, bo może te wnioski są ciekawe, ale może myślę, że niekoniecznie potrzebne. Najdłużej z nich żył Matuszelach, 969 lat. I potem czytamy w 6 rozdziale, w 3 wersecie, czytamy, że Pan Bóg skrócił lata życia. Czytamy tak, i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Żeby ustalił tą granicę górną na 120 lat. I kiedy nieraz bywam na cmentarzu rodzinnym w miejscowości, w której się wychowałem, to tak lubię czytać metryki z tych nagrobków, a najbardziej mojego dziadka Pawła, który urodził się jeszcze w 1800, tam którymś, dożył 90 kilka lat. I tak to zawsze robi wrażenie, jak kogoś oprowadzam, to zawsze przystanę, przeczytam, opowiem, ale tak mniej się szczycę czy chwalę tymi nagrobkami, których metryki są o wiele krótsze, a takie też są. I myślę, że taki jest człowiek, że człowiek na to zwraca uwagę, że ten długi wiek robi wrażenie. I w Starym Testamencie, kiedy czytamy te wersety czy miejsca Pisma Świętego, to faktycznie Izraelici zwracali na to uwagę. Żydzi w tym właśnie upatrywali błogosławieństwo Boże, w długości
życia, w ilości dzieci. Kiedy żona Jakuba, pierwsza żona Lea miała mnóstwo dzieci, a druga, jego żona Rachela, w ogóle nie miała, to ona przyszła z pretensjami do Jakuba i mówi, no spraw, żebym miała dzieci. A Jakub jej mówi, no ale co, ja Bogiem jestem? I tak myśleli Żydzi, w tym upatrywali błogosławieństwo w ilości dzieci, w długości życia. Abraham dożył 175 lat i każdy Żyd to wiedział, tym się szczycił, ile to dożył patriarcha, ich patriarcha. Przecież nazywali się synami i dziećmi Abrahama. I też mieli obietnicę w piątej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 40 werset mówi tak, że przestrzegaj zatem ustaw Jego i przykazań, które ja Tobie dziś nakazuję, aby dobrze było Tobie i Twoim synom po Tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan Twój Bóg daje Ci po wszystkie dni. Król Dawid w psalmie 21, 5 werset, dziękuję Bogu takimi słowami. Prosiłem Cię o życie, dałeś mi je długie dni, na zawsze, na wieki. A psalm 91 mówi tak, te dwa ostatnie wersety, 15 i 16. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. I także król Salomon, kiedy miał objąć panowanie, to modlił się do Boga, prosił o mądrość, o to, że mógł panować, ale nie prosił o długie życie i zostało mu to poczytane na plus. Pan Bóg tak do niego powiedział, tak zareagował na jego prośby. To czytamy w drugiej księdze Kronik, w 1 rozdziale, 11-12 werset, że wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi, ponieważ nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem, dlatego dana ci będzie mądrość, sława, bogactwo. I to, że właśnie Salomon nie prosił o długie życie, to się Bogu spodobało. A w księdze Salomona w 3 rozdziale, w 16 wersecie mówi tak, w jego prawicy jest długie życie, a w jego lewicy bogactwo i chwała. A rozdział później, 4 rozdział, 10 werset mówi tak, słuchaj synu mój i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Też ciekawy jest przykład króla Hiskiasza, jaki to był król. Czytamy w drugiej księdze królewskiej w 18 rozdziale, 5 werset i 6, że ten król Hiskiasz na Panu Bogu Izraela polegał. Także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Taki był król Hiskiasz. Ten opis bardzo pozytywnie opisuje tego króla. Ale zdarzyło się, mamy to opisane w 20 rozdziale od 1 wersetu, że w owych czasach, że w owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem, a zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego praojca, słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię trzeciego dnia, wstąpisz do świątyni Pana, dodam też do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki
króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Taki był król Hiskijasz. Zawołał do Boga tak szczerze, jak umiał najlepiej. Bóg wysłuchał, tak bardzo szybko wysłuchał jego modlitwy, że Izajasz wyszedł za chwilę, że ma wrócić się i przekazać słowa, że zostanie uzdrowiony, że Bóg mu doda 15 lat. I jak Hiskijasz spędził te 15 lat, czy jeszcze bardziej służył Bogu, jeszcze był gorliwszy, jeszcze bardziej kochał Boga i zrobił wielkie przemiany dobre w Izraelu. Czy tak było? Czytamy później w drugiej księdze Kronik, czytamy tak w 32 rozdziale 25 i 26, czytamy tak, że jednak Hiskijasz nie oddzięczył się Bogu za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce zbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskijasz ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalemu, tak iż za dni Hiskijasza nie spadł na niego gniew Pana. Możemy powiedzieć, że nie wykorzystał właściwie tych 15 lat swojego życia, tych 15 lat, które wyprosił, wymodlił na Panu Bogu. I kiedy analizowałem tę historię Starego Testamentu, to nie da się nie zauważyć, jak ważnym było ta długość życia. To w tym upatrywali Żydzi błogosławieństwo i właśnie to było takim czymś dla nich bardzo ważnym, coś, co cenili, czym żyli. A jak jest właśnie dzisiaj? Jak to mamy dzisiaj w czasach, w których żyjemy, w czasach Nowego Testamentu? Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, że kiedy zacny brat ukończy 70 lat, to żeby oddać Bogu chwałę, to wychodzi na mównicę i odczytuje psalm 90, 10 werset, który brzmi tak, że życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. I po prostu szczyci się tym. I chcę oczywiście podziękować Bogu. A kiedy minie kolejne 10 lat, to co się stanie? Znowu ma okazję właśnie przeczytać ten werset 10, już tą drugą część, a gdy sił stanie lat 80. I myślę, że to nie jest coś złego. To świadczy o tym, że właśnie jego życie jest bardzo mocno osadzone w Słowie Bożym. Nie mówię tego negatywnie, ale nieraz właśnie tak człowiek bardzo cieszy się z tych lat i może to jest i piękne, i wspaniałe, ale jeszcze nie spotkałem człowieka, który może by wyszedł i przeczytał ten werset z szóstej Księgi Mojżeszowej, że dzięki Bogu dożył 120 lat. No tego jeszcze nie byłem świadkiem. Na starszą osobę, jaką miałem okazję witać, to miała 99 lat, jeszcze żyje, może mi się uda jeszcze ją spotkać. I jak to jest w tej nowotestamentowej rzeczywistości, kiedy analizujemy długość życia bohaterów Nowego Testamentu, czy oni też tak bardzo upatrywali to błogosławieństwo wynikającego z długiego życia? Czy było to dla nich takim nadrzędnym celem, czymś ważnym? Bo jak popatrzymy na długość życia Pana Jezusa czy Jana Chrzciciela, to było 30 kilka lat. Kiedy czytamy później opisy z Nowego Testamentu, Jakub został wtrącony do więzienia, później Piotr zostaje wtrącony do więzienia, Piotr wychodzi, Jakub zostaje ścięty. Czytamy opis, jak Szczepan może wygłasza swoje pierwsze kazanie o mocy Bożej, w natchnieniu Ducha Świętego i jest ukamienowany i widzi
Pana Jezusa i mówi: w ręce Twoje oddaję ducha mego. Tak się zastanawiałem, czy nie powinien mówić: Panie Boże, ocal mnie w ponadnaturalny sposób. Przecież czytamy opisy, że ktoś przeżył ukamienowanie, a jednak oddaje swoje życie. I kiedy czytamy na przykład list do Hebrajczyków, który opisuje bohaterów wiary, to tam czytamy tak w 11 rozdziale, w 37 wersecie po 40, że byli kamienowani, paleni, przeżyjani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, aby wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. I problem śmierci jest trudnym tematem, złożonym, bo śmierć w wyniku prześladowań to oczywiście nie to samo, co śmierć w wyniku choroby, chociaż i tam jest śmierć i tutaj mamy do czynienia ze śmiercią. I ci właśnie wymienieni bohaterzy, Jan Chrzciciel, Jakub, Szczepan, oni zostali zabici, może nie dożyli pięknych lat, ale zostawili piękny ślad swojego życia. Ich życie jest po dzień dzisiejszy dla nas takim przykładem, taką chlubą, bo wiemy, że jeśli ktoś zachoruje, to Pismo Święte mówi, że mamy się modlić, mamy go przynosić na rękach wiary, bo mamy obietnicę uzdrowienia i wielu z nas mogłoby potwierdzić to, że zostali poratowani, uzdrowieni. Chcemy walczyć o ludzi chorych, chcemy się o nich modlić i przedłożyć ich życie Bogu i by służyć dalej, by żyć dla Boga, bo właśnie to jest najważniejsze, by zostawić ten właściwy ślad, by jak już żyjemy, to żyć dla Boga, robić to wszystko, co robimy dla Jego chwały. I kiedy patrzę na życie apostoła Pawła, to właśnie tak on do tego podchodził. W liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, w 21 do 23 wersetu mówi tak: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Apostoł Paweł te słowa wypowiada w trudnych okolicznościach, jest w więzieniu. Nie wie, ile tam będzie, ale takie słowa się wyrywają, że dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jeśli mam tu zostać w tym więzieniu do końca życia, to wolę się rozstać z życiem, być z Chrystusem. A jeśli mam jeszcze przed sobą owocną pracę, to wybieram tą owocną pracę. I później właśnie tak czytamy, że tak było, bo tak mówi kolejne wersety, a to wiem na pewno, mówi 25 werset, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie mieli, gdy znów do was przyjdę. Apostoł Paweł mówi o chlubie, mówi, że chce tak służyć, mieć moje życie było tak owocne, zostawić taki ślad, żebyście we mnie powód mieli do chluby. I właśnie tym żyjmy, tym, żeby służyć Bogu, żeby to było najważniejsze, a nie jakaś długość życia, ale po to, by zostawić ślad, by zostawić taki dobry ślad. Może ktoś zostawi ślad na nie wiem, na cały świat, tak jak ci bohaterowie wspomnieni, oni zostawili świat dla wszystkich wierzących wszechczasów wszędzie. Może ktoś zostawi ślad tylko w Polsce, taki Boży ślad, będzie miał wpływ na ten Boży Kościół. A może dla kogoś to za dużo, zostawi dobry ślad tu w Krakowie albo w jakiejś innej, mniejszej miejscowości. Może ktoś zostawi tylko ślad w swoim zborze, ale będzie wspominane, że był taki brat, taka siostra, która zostawiła ten Boży ślad.
jakkolwiek, jakiekolwiek mamy możliwości, to jakie zdolności nam Bóg dał, to jak nas powołał, to właśnie w tych granicach zostawmy ten Boży ślad. Jest takie miejsce, które właśnie mówi takie ciekawe słowa. Jest to pierwszy list do Tymoteusza, 5:10 mówi tak, że mając dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, gościny udzielała, że świętym nogi umywała, prześladowanych wspomagała, wszystkie dobre uczynki gorliwie pełniła. I możemy te słowa odczytać i powiedzieć, ale to są wytyczne dotyczące wdów. Ale kiedy tak czytałem to miejsce Pisma Świętego, to byłem pod wrażeniem, zastanawiałem się, czy te piękne, ułożone wytyczne, to tak po prostu apostoł Paweł ułożył, żeby to był jakiś wzór, jakieś wytyczne właśnie dla wdów. Czy apostoł Paweł czasem nie miał do czynienia z jakąś właśnie wdową, która tak żyła i ona stała się wzorem dla innych, dla apostoła Pawła, który użył przykład jej życia i dał za wzór, bo to była niesamowita kobieta. Jeśli tu ma apostoł Paweł na myśli konkretną osobę, jej uczynki były przepełnione dobrymi, gorliwymi uczynkami, że prześladowanych wspierała, dzieci wychowała, gościny udzielała. Jakie to jest ponadczasowe, dzieci dobrze wychowała. Jakie to jest wyzwanie dla rodziców, żeby zostawić ten dobry ślad. Kiedy słyszałem taki męski głos, który powiedział, że on był od przytulania, a żona od wychowywania. No jeśli się udało, chwała Bogu, ale wszyscy musimy stanąć na wysokości wyzwania, by Słowo Boże było obecne codziennie w życiu dzieci, by modlitwa była obecna w życiu dzieci, by widziały w nas postawę tą właściwą, by widziały to, że my też się zmieniamy, że umiemy przyznać się do błędu. I do tego Słowo Boże zachęca. Kolejna rzecz, gościnę udzielała. Jakże to jest w obecnych czasach, w obecnych dniach udzielić gościny, to też nie jest łatwe. To wymaga, by podzielić się tym, co człowiek ma. I nieraz to nie jest takie proste. I mamy wybór, możemy dobry ślad zostawić na tej ziemi, a możemy też zostawić zły, jak Aleksander Kotlarz. Jest opisane w 2 Tymoteusza, w 4:14-15. Apostoł Paweł tak pisze do młodego Tymoteusza, że Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. Możemy też i taki ślad zostawić. Szkoda by było, źle by było, gdybyśmy jakiś zły ślad zostawili, bo nie duma nam nie pozwala, bo może jakieś nieprzebaczenie, może coś jakiegoś innego, co jest przeszkodą, żeby razem w jedności działać i służyć. I właśnie zostawmy dobry ślad. Kiedy się tak zastanawiałem, kto w moim życiu zostawił taki dobry ślad, wiecie, wiele mi przyszło myśli do głowy, takich wspomnień, ale pamiętam taki moment, byłem wtedy nastolatkiem. W wieku nastolatnim to człowiekowi wszystko nie pasuje, wszystko się nie podoba i jest taki nabuzowany i wszystko go denerwuje. I pamiętam taki moment, że kiedyś przyłapałem moją mamę na modlitwie, niechcący, nie chciałem jej przyłapać, po prostu poszedłem i słyszałem, że coś się dzieje, jakieś głosy, ale nie wiedziałem, o co chodzi. Doszedłem i mnie sparaliżowało, bo słyszałem, jak ona się modli. Ona nie wiedziała, nie wiem, czy się jej kiedykolwiek przyznałem do tego, ale kiedy słyszałem jej słowa modlitwy, to wiedziałem, że Bóg jest żywy. Że to nie jest, że ktoś ma taką religię, a ktoś ma taką i tu są jakieś zasady i tu, bo tak człowiek się urodził, no to przestrzega te zasady. Ale pamiętam, że to zrobiło piorunujące zmianę w moim życiu. Ta gorliwość jej modlitwy, to jak te słowa, co wypowiedziała.
I to zmieniło moje życie, to zmieniało, to po prostu spowodowało, że przyczyniło się do tego, że chciałem iść za Bogiem, bo jak młody człowiek, który zna Słowo Boże, jest wychowywany, on chce iść za Bogiem i chce i stara się, ale mu nie wychodzi, co robi, jest zły na Pana Boga, bo przecież się tak bardzo stara, żeby wyszło, żeby powiedzieć się o sobie, Panie Boże, teraz to ja zasługuję na zbawienie, na niebo, ale się nie udaje i starasz się i starasz, a Pismo Święte ciągle dźwiga poprzeczkę, bo jak wyszło człowiekowi w czynach, że były właściwe, to co ze słowami? No ale dobra, może udał się jakiś taki wspaniały tydzień, że i w czynach, i w słowach człowiek mógł powiedzieć, tak, super, Dawid, jest okej, ale co z myślami? I znów poprzeczka idzie w górę. I człowiek w końcu się poddaje i mówi, że to nie ma sensu, albo powie, Panie Boże, bez Ciebie ja nie dam rady. Jest ten wybór, ta decyzja, że albo człowiek powie, a to nie ma wszystko sensu i będę się starał o własnych siłach, jak wyjdzie, tak wyjdzie, albo odda swoje życie Panu Jezusowi, odda Bogu. Ja to zrobiłem, wielu z nas to zrobiliśmy, oddaliśmy swoje życie Bogu, bo wiemy, że bez Boga nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I to tyle. Powstańmy, bracia i siostry, zawołajmy do Boga. Myślę, że kiedy żyjemy w czasach pokoju, może czasem słyszeliśmy jakieś wieści wojenne, kiedy to wszystko jest tak daleko od naszych granic, to nie ma jakiegoś wpływu na nas, ale sytuacja się zmienia, kiedy coś dzieje się blisko nas, to wtedy słowa, że dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, mają inne znaczenie. I kiedy tak oglądałem te wieści z mediów i ten reporter pyta tych młodych Ukraińców, którzy zdecydowali się pojechać bronić ojczyzny, pyta ich, czy się boją, a oni mówią, już nie, bo już się pogodzili, że mogą stracić swoje życie, że mogą zginąć. I tak się zastanawiałem, drogi słuchaczu, czy ty się boisz swojego życia? Boisz się, że możesz zginąć? Czy boisz się może tego, że przyjdzie Pan Jezus, a ty nie będziesz gotowy? To jest właśnie moment, żeby zawołać do Boga.